Witajcie kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj mój filmik będzie polegał na tym właśnie, żeby pokazać Wam przepis, jak się robi pączki, jak ja robiłam pączki w ogóle w Tłusty Czwartek. Pączki przyrządzane na słodko zaczęły występować w Polsce w XVII wieku. Kulisty kształt pączka pochodzi z XVIII wieku, gdy zaczęto używać do wypieku drożdży. Przez to ciasto stało się bardziej puszyste. Jest to jeden z najbardziej tradycyjnych ciast polskich, o którym Mikołaj Rej w Żywotach Człowieka Poczciwego pisał. Czy wiecie, że pierwsze pączki nadziewano słoniną? Tłusty Czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału zgodnie z tradycją. Wiąże się z objadaniem. Głównymi słodkimi symbolami tego dnia są pączki i faworki, a według przysłowia zjedzenie pączka gwarantuje szczęście i powodzenie. Powszechnie jest przekonanie, że idealny pączek jest puszysty i jednocześnie lekko zapadnięty. Jasna obwódka dookoła ma świadczyć o tym, że ciasto smażone było na świeżym tłuszczu. Pamiętajmy jednak, że pączek ma około 240 kalorii. Tłusty Czwartek, statystyczny Polak, zjada od 2 do 5 pączków. Ale w taki dzień jak tłusty czwartek tak naprawdę możemy sobie pozwolić na takie rezytasy. Tłusty czwartek, zastanawialiście się kiedyś tłusty czwartek, jak wygląda, jak jest obchodzony w innych krajach? Natomiast już Wam mówię. We Francji obchodzi się tłusty wtorek, a nie czwartek. Francuzi w hurtowych ilościach pochłaniają gofry i tradycyjne naleśniki z sosem pomarańczowym. Natomiast Brytyjczycy również świętują we wtorek, również jedzą naleśniki w swojej ulubionej wersji grubych pankieków. Gdzieniegdzie w pankiekach ukrywane są drobne przedmioty wróżby, np. w naleśnikach z monetą. Jest zapowiedzią bogactwa pankiek wtorkowy. Obchodzony jest też również w Irlandii, w Kanadzie, w Austrii i w Nowej Zelandii. Natomiast w Niemczech obchodzony tłusty czwartek jest hucznie. Tradycyjnym przysmakiem, jak w Polsce, są pączki z różnymi nadzieniami. Podczas uroczystego defilatu może zdarzyć się, że wchodząc do piekarni zobaczycie piekarza przebranego za diabła. W krajach prawosławnych ucztuje się cały ostatni tydzień karnawału. Obchodzi się mastenikę, podczas której spożywa się wszystko z nabiału. Królują sery, masła i śmietany. W Rumunii natomiast tradycyjnie jest lokalne, podobnie jak w Polsce, pączki, gogosi i papanasi. Nie wiem, czy dobrze wymówiłam. Serowe pączki w kształcie opony przełożone drzemem i śmietaną. Natomiast w Islandii tradycyjnie do kolacji je się jaglęcinę oraz fasolową warzywną. A jeśli chodzi o coś słodkiego, w Finlandii wiemy, jadane są bułeczki wypełnione masą migdałową, drzemem lub bitą śmietaną. Szwecja i Norwegia, słodkie bułeczki przypominające nasze ptysie. Jeśli chodzi o Hiszpanię, w Hiszpanii organizowane są symboliczne pogrzeb dla sardynki, a we Włoszech wielkie bitwy na pomarańcze. Niezależnie od regionu świata, przy pożegnaniu karnawału obowiązuje jedna niezmienna zasada: jeść i bawić się do utraty sił. Dajcie znać w komentarzu, jak Wy obchodzicie
jest magnolia, drzewo magnoli i ono zaczyna już pomału robić właśnie pączki. Zaczynają się chyba liście bardziej białe. Drzewo magnoli kwitnie w marcu w Turcji, około marca. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego filmika.